No i mamy ludzie. Kolejny... O Boże, gdzie ja się... gdzie ja jestem? Tutaj. Kolejny dzień, a właściwie noc. Jest 19 już. Wieczór w zonie. Kolejny wieczór w zonie. I ja sobie zrobię oczywiście normalnego save'a. Tylko i wyłącznie na... Oj, na wszelki wypadek. I zasuwamy w te tajemnicze przestrzenie tuneli, gdzie ponoć jest skrytka, strzałka, ponoć jest tutaj jakaś skrytka. Naprawdę nie wziąłem innej amunicji. Mamy inną amunicję, hala hola. To jest na pancernych gości, co może warto było tutaj sobie wziąć, włożyć inne ammo, normalne, na szczury i takie tam. W końcu szczury nie noszą kewlarowych kamizelek. Więc zagłębiamy się w jakieś miejsce totalnie mi nieznane. Latarek mamy na szczęście i baterii w dostateczną ilość. Czy tu coś będzie? Jednoznacznie nie. Ale tu o nie, ja się tak nie bawię. Na górę. Schować się przed nim. Trochę tam wlazło w niego. Jak tam z życiem stoi? Dobra. Ale mu się... Oczy świecą strasznie. Zostaw mnie. Czymś rzuca teraz. Szafa, nie przejdzie szafa. Ha, prawie. Niewiele brakowało. No, chodź tu, dziadygo. Wow. Szafa. Leci szafa. Kto go się tutaj spodziewał? Aj, zablokował sobie się. Nie, to jest zabójcze. Te pociski są zabójcze. Kinetyka tych pocisków jest po prostu... What the fuck? Szafę na mnie zrzucił. O, przelazł tam dziad. Dobra, tutaj jesteśmy bezpieczni. Cholera, prawie że bezpiecznie od szafy. Mu się nie spodobało, że zostawiliśmy otworzone drzwi. Poszedł lizać rany, czyżby? Shit. No musimy tam wbić, cholera. No cholera jasna, poważnie? Jeszcze szczury. Dobra. Oczywiście same pudła do cholery. Przeładowane. Jezu, szafa. Ale i jajo. Więc tak będzie wisiała? Nie no, zaraz on ją wypuści na mnie, na bank. Mamy zombiaka i mamy
Dobra, zombiak obrywa od anomalii. Padło. Kurwa. Dobra, padł ostatecznie chyba. Chyba padł ostatecznie. Dobra, teraz już padł ostatecznie. Okej, okay, mamy jeszcze jeden zombiak. Do cholery. Nie, jeszcze szafa. Jeszcze szafa. Trzeba wrzucić chyba wszystkie pociski jednak. Ile się tylko ich da. Zmienić amunicję. Zmienić amunicję i załatwić zombiaka. Załatwić zombiaka, który tam się powolutku sam załatwia. Au. Dobra. Dobra, padł. Nie padł. Padł. Chyba ostatecznie. Nie! To gówno. Nie podnosi się. Dobrze, mamy szczura jeszcze. Mamy jeszcze szczura. Co to jest? Bierzmy. Sporo znajdziek w postaci artefaktów. Kuźwa, następny. Choroba jasna. Zostaw mnie. Kurde, wyprztykam się z amunicji totalnie. Weźmy sobie w takim razie pistolecik. W nim jest już zdecydowanie lepsza ilość, większa ilość amunicji. Shit z nimi. Jednoznaczny shit, kurde. Są straszne. Są o wiele straszniejsze niż zombie z... Dobra, padło. Padło ostatecznie chyba. Chodź tu. Kurde. Ja uwielbiam te momenty. Muszę coś przekąsić, albo w końcu padnę z sił. Czy to powiedział któryś z zombiaków? Dobra. Jest. Chyba to wszystko. Nie, jeszcze nie. Shit. Ale jak super wszystko rykoszetuje tutaj. Niesamowite po prostu. Dobra, padło. Padłeś? Kontrolny strzał. Tu leży artefakt. Bierzemy. Bierzemy. Skoro żyje, to warto chyba F6 podać. Warto coś zjeść również. I udajmy się polować. Chociaż nie, chciałem sprawdzić w sumie to pomieszczenie. W sumie to chciałem sprawdzić to pomieszczenie. Apteczka. O kurde, jasne. Jedzenie. O, więcej apteczek. Jedzenie może nie tak. Wódka tak. Jedzonka mamy w cholerę, więc... Aj, weźmy, najwyżej będziemy wyrzucać. Najwyżej będziemy wyrzucać. Shit. Au. Wow, nie trafił. Oh fuck. Boli. Boli. Stop. Bandaże. Nie mam mam bandaże, na pewno. Kurwa, pieprzona szafa. Musiała się wdupić w to miejsce. Okej. No. Czaruj tam. Oh shit. Dobra. Żyje.
żyje, ale co to za życie? Nie, kurde! Co to mi wypadło? Amunicja mi wypadła, gdzie dyga. Dobra, cofka. Przechodzi przez ściany, kuźwa. Nie ma takiego bicia mnie. O Boże, nie, będzie rzucał. Nie ma. Przeszło, hu. Padło, wow. F6 jednoznacznie. Padło. To nie ostatni? No bez jaj. No przecież go zabiłem. Hej. Przecież nie żyje. I trzeba amunicji do pistoletu powrzucać również trochę. Trochę nawet dużo trzeba powrzucać. Dobra, badamy sobie w końcu to miejsce na spokojnie. Mamy... lepszy... lepsze co? Lepsze wszystko mamy. Jak tam z ciężarem? 50, cholera, duży ciężar. Dobra, zmieniamy strój od razu. Ten... od razu, kurde, ile on waży? 3 kg. Co ja mam w nadmiarze? Jednoznacznie, wyrzućmy wszystko. Dalej, to waży niecały kilogram. Holender, jasny. Co to robi? Zdrowie? Nie. Krwawienie, o, to się przyda. I krwawienie, jednoznacznie. Oporzenia chemiczne i takie tam będą mnie bolały. Ale reszta w porządku. Wrzućmy wszystko to. Wodę powiedzmy, że... dwie wody sobie zostawmy. Piwo wyrzucamy. Wyrzuć wszystko. Wyrzuć wszystko. Reszta. Cholera. Stop. Wyrzuć, tak, wyrzuć kombinezon. Mamy lepszy. Co mnie tak obciąża? Pewnie amunicja. No nic, trudno się mówi. Przeszukujemy teren. Przeszukiwania terenu ciąg dalszy. Teraz na spokojnie. Nic nie można wziąć. Latarka mi się powoli wyczerpuje. W szafie nic nie mamy. Tutaj mnóstwo naszych rzeczy, ale... o, to sobie też wezmę. Ale tu jesteśmy w stanie wrócić po wszystkie rzeczy. Jest to dosyć blisko na agropromie. Cholera, ja tu włażę. No, wyłaź. Dobra, nic więcej tutaj nie mamy. Więc wyciągnijmy sobie lepszą broń. I jeszcze raz wszystko, skoro wszystko przeszukałem. I zasuwamy... wsuwamy do przodu. Teraz nie wiem, którą stronę sprawdzić jako pierwszą. Tam jest cholernie ciemno. A co ty tu robiłeś, facet? Pozostałości po polowaniu. Informacja o schowkach. Zobaczmy, to jest stan taki sobie. Ale przeszukamy sobie na pewno. Reszta, nie biorę reszty. Sprawdzimy, czy ma coś w magazynku. Nie, baterie w latarce się wyczerpały. Może po prostu wymienimy latarkę. A tą wypieprzmy. Tak, dokładnie. Ale ich tu naginęło, wojskowych.
jednoznacznie lepszy stan. Jak latarka, dupa. Latarka, dupa. Ciach. Rozładuj. Wyrzuć. I wrzucamy amunicji. O Boże, nie możemy wrzucić amunicji. Holender. Jeszcze raz. To jest to. Dobrze. Szajsy, ja się tutaj boję zapuszczać. Szczerze powiedziawszy, to się tutaj troszkę obawiam zapuszczać. Bierzemy ammo i nic więcej. Lender, F6. F6, co my tutaj znajdziemy? Nieśmiertelną skrzynkę. Oraz... Co ty jesteś? Ślimak. Czyli... Znowu mniej krwawienia. Co ich tutaj wykończyło? Auć, mam dziś urodziny. Zajebista. Zajebioza. Zbierzemy się razem i poimprezujemy. Wciąż nie mam detektora, więc no wiecie, tylko niech wam nad... Nie przychodzi do głowy buce dać mi następnej paczki śrub. To nie było śmieszne rok temu. Nie ma detektora, daj mu paczkę śrub. Haha, wcipnij się. Okej. Okay. Badamy. Kuźwa. Badamy tutaj sobie terenik. Co to jest? Bierzemy. Mnóstwo arcyciekawych znajdziek. To nie tylko gdzie ja wylezę. Cholera. Gdzie ja się wdupiłem? Co za miejsce? Dobra, tędy. Nie tędy. Nie bardzo tędy. Mamy jakieś wyjście, ale jest tak jakby zablokowane. Ja się na razie nie ładuję tam. Zbadajmy sobie resztę tego tunelu. Myślę, że to się opłaca. Oj, to jeszcze jak to się opłaca? Będziemy mnóstwo pieniędzy mieli w kieszeni. No i mamy lepszy kombinezon. Kurde, to w końcu jakaś szansa na przetrwanie. Dobra, chyba zatoczyliśmy kręga. Sprawdzimy to. Tak, na pewno zatoczyliśmy kręga. I mamy jeszcze dwa artefakty. Super. Czy na górze coś znajdziemy? Raczej nie. Raczej nie, więc olewka. Śmigamy, ludzie, w tą odnogę. Cholera jasna, co tu się działo? Na pewno wojskowi tutaj czegoś szukali. Tylko pytanie, czego i czy to znaleźli i co ich zabiło? To jest ciągle aktualne pytanie. Ciągle bardzo aktualne pytanie. F6 jeszcze raz. Nie mamy radiacji. Na szczęście nie mamy radiacji. Do przodu, ominimy ten śluz. I mamy jakieś wyjście. Tam też mieliśmy wyjście, ale kurde... Troszkę,
troszkę niebezpieczne ono było. A troszkę bardzo. Wyłaź, wyłaź. Nic nie widać. Może tam trzeba właśnie iść. Najwyżej się wrócimy i zbadamy ten korytarzyk. Jeszcze raz sobie. Tak, tędy trzeba już wychodzić. Dobra, ludzie, no to zbadajmy ten korytarz w tym momencie. A co jeśli ominiemy tutaj jakąś super ekstra znajdziochę? Czy ja coś słyszę? Bardzo zły pomysł. Kuźwa, gdzie on jest? Fuck, fuck, falem cię. Ja pierdolę. Tyle. Ale mnie przestraszył. Się zacięła jeszcze do cholery jasnej. O, shit, co za gość. Stał za drzwiami zaraz. Stał zaraz za drzwiami, kurwa mać. Co za absurd. Zostaw mnie, zostaw mnie. Przeszło obok, przeszło obok. Dobrze, że są zwierzątkami terytorialnymi. Wychodzą poza teren działań jakichś. To mi daje szansę na przeżycie tego spotkania, ale ręce mi się trzęsą. Jezu, ludzie, nawet nie wy sobie nie wyobrażacie. Chodź tu, dziadu. Kurwa, jak mnie nastraszył. Skurczysyn. Nie, 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 biegnij, biegnij, biegnij. Co ty teraz powiesz? Widzę cię. Hu, 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 hu. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Objaw się. Shit. Dobra, delikatne trącenie. Delikatnie mnie trącił. Ale się sram, ludzie. Wyładowałem w niego trochę tych kulek. Where are you? Nie ma go tu? What the fuck? Co się z nim stało? Co się z nim stało? Na pewno był tutaj. I nagle go nie ma. Nie, nie, nie. Złe miejsce do przebywania. Złe miejsce do przebywania bardzo. Tu nic nie ma poza tym. Dobra, słyszę go, słyszę go. Biegnij, 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 stalkerze. Cholera, gówno widzę znowu. Hu, 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 hu. Ale jaja z tym gościem. Nie ma. Okej. Biegnij. Przeszło. Biegnij. Nie namierzył mnie. Nie zdążył mnie namierzyć. Nie zdążył mnie namierzyć znowu. Wojskowi jeszcze. Do cholery. A ci tu skąd?
Dobra, chyba pora jednak zmienić amunicję F6. Więcej tego ammo. No i próbujemy przetrwać. Świeci się latareczka, świeci się latareczka. O, coś tam mu wlazło. Cholera, oni też pewnie szukają dokumentów Strylka. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przechwycili dane. A się świetnie idzie z tą bronią. Cholera. Naprawdę. Jeśli coś tam było, to na pewno już nie żyje. O, o, widzę, widzę go. Przez chwilę go widziałem. Padł? Czy on padł? Nie, nie padł. Sam siebie wykończył granatem F6 i idziemy sprawdzić, jak tam, co się stało z ekipą i co to były za dźwięki niepokojące. Co to były za niepokojące dźwięki? Dobra, to był ostatni z ekipy chyba, szukać ciało. Jasne, że poszukamy. To był szeregowy i jednoznacznie mój wróg. Broń gorsza. Wyrzucamy. Hu, hu, hu. Ale jaja, ludzie. I gdzie ja mam teraz F6 na wszelki wypadek? Bo gdzieś wychodzimy. Pytanie tylko, gdzie? Nie, nie, nie. Wyjdź, 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 wyjdź. Wow, 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 wow. Gdzie, gdzie, gdzie? Skąd oni strzelają? Co to za miejsce? Co za miejsce? Gdzie myśmy trafili? Shit, dobra. Wbijamy do środka w takim razie. Au. Biegnij, 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 biegnij. Dobra, chyba jesteśmy trochę bezpieczni tutaj. Warto by było znowu bandażu użyć. Tutaj nic. Okej. Okay. Okej, okay, już miałem mówić, że chyba tutaj nic i nikogo nie ma. Co to za miejscówka? Znajdź wyjście z podziemi. No znalazłem. Chyba w trochę złym miejscu, ale to choroby. Lepsze takie niż żadne. Właśnie na górę. Na ciebie! Na! Okej. Okay. Następny. Następny. Zaczniemy czyścić od górnego piętra. Podejrzewam, że to będzie najsensowniejsze. Ach. Dobra, ludzie, wiemy, że to jest niezbyt dobre zejście. To jest niezbyt dobre zejście. Nie podoba mi się tutaj absolutnie. Czy można przeszukać... dłoń. Dłoń Barrera. Czyli tamto zejście było niezbyt fartowne. To podejrzewam, że będzie podobnie. Więc szukamy. Szukaliśmy całe podziemia do choroby. Nie znaleźliśmy skrytki Strylka. Więc ja się porozglądam. Może coś znajdę. Może coś znajdę i jeśli znajdę, to wam oczywiście pokażę, a jeśli nie, no to wychodzimy na zewnątrz. Sprawdźmy jeszcze na pewno, jakie
cholery zadania nas czekają. Znać z książką z tryłka. Ona ma być... Aha, tutaj zejście do podziemi było. Pozostałości po polowaniu. Tam też jest jakaś skrydeczka. No i widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Dzięki ludzie za oglądanie. Cześć czołem.